Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. W tej części materiału chciałem pokazać parę podstaw dotyczących modyfikatora, który nazywa się Mirror, czyli, mówiąc krótko, lustro. Jest to znowuż modyfikator, który generuje geometrię. Spróbujmy zbudować sobie ze zwykłego cuba coś na kształt wagonika kolejowego. W tym celu umieściłem cuba na środku, podniosłem go troszeczkę tak, aby jego centrum zostało w środku układów współrzędnych. No i teraz można byłoby mu zrobić coś, co by spowodowało, żeby on przypominał trochę bardziej wagonik. Tych operacji nie muszę, zdaje się, tłumaczyć, ponieważ były omawiane w poprzednich tutorialach. A więc szybko przejdźmy do rzeczy. Teraz tak. Patrzę na ten wagonik z boku, czyli od prawej strony, ponieważ jestem w widoku right ortho. I teraz, aby można było z takim wagonikiem zrobić coś po obu stronach jednocześnie, można zastosować modyfikator mirror. W tym celu przetnę go na pół i połowę współrzędnych odetnę, czyli je w ogóle usunę. Otrzymuję w tym momencie bryłę, która jest z jednej strony otwarta, a z drugiej zamknięta. No i teraz tak, to jest kawałek mojego wagonika. Aby teraz dodać do niego modyfikator, należy wybrać modyfikatory z listy. Przy okazji włączę jeszcze wyświetlanie przycisków, zapomniałem. I teraz tak, dodajemy modyfikator o nazwie Mirror. Mirror został dodany i na pozór nic się nie dzieje. Otóż tutaj problem polega na tym, że mirror odbija standardowo według osi X, czy też w kierunku osi X. No i taką oś mamy teraz zaznaczoną. Mogę ją wyłączyć i mogę wybrać inną oś, czyli oś Y. Teraz to odbicie następuje. W trybie edycji widzę, że część mesha jest dostępna, a część nie, ponieważ jest wirtualnym tylko meshem dodanym tutaj jako efekt działania modyfikatora. Mogę oczywiście włączyć sobie guzik, który powoduje, że również w trybie edycji mam możliwość pracy na całym moim meszu, no i wtedy ten mirror działa rzeczywiście niezależnie od tego, gdzie kliknę. Ale co ciekawe, mogę zaznaczyć wierzchołek w mojej rzeczywistej części mesza, ale zaznaczenie tego wierzchołka po drugiej stronie powoduje, że manipulator 3D znajduje się i tak na tej mojej rzeczywistej części. No, taki po prostu malutki drobiazg. I teraz tak, gdybym chciał zmienić na przykład szerokość takiego wagonika, to mogę zaznaczyć jedną połowę, może wyłączę tę część, i teraz zwyczajnie przeciągnąć gdzieś do środka, no na przykład tak, tą zaznaczoną część. Otrzymuję wtedy odbicie symetryczne, polegające na tym, że wszystko, co zmieniłem po jednej stronie, pojawia się również po stronie drugiej. Ten sposób pracy jest przydatny we wszystkich przypadkach, gdzie mam do czynienia z bryłą symetryczną, czy też taką, która ma przynajmniej dwie strony, takie same, jedynie odbite lustrzanie. Chciałbym dodać jeszcze jedno rozcięcie. Proszę zauważyć, że przy okazji Loop Cut Tool, którego używam tutaj, jest dostępny przez Ctrl R, pokazuje mi krawędź dostępną tylko do momentu, w którym ten mirror działa. Później już go tam nie ma. Więc wycinam sobie, znaczy przecinam na pół. I teraz usunę dodatkowo jeszcze te wierzchołki, które mam z tej strony. Proszę bardzo, wywalam je stąd i dostaję tylko 1/4 mojego wagonika, odbitą na pół. Także dostaję tylko pół. Jeżeli teraz odbiję sobie mirrorem tym samym według osi, też wzdłuż osi X, tą brakującą część geometrii, to dostanę z powrotem cały swój wagonik. No i to jest właśnie fajne. Teraz tak. W tym trybie będę już mógł pracować tylko z 1/4 i wykonać tylko 1/4 część pracy, która byłaby potrzebna do wykonania na wszystkich czterech stronach takiego wagonika. Więc to już jest spory zysk. Dodajmy teraz do niego kółko. Wstawiam w trybie edycji zwykły cylinder. On jest domyślnie wstawiony w orientacji takiej pionowej. Obracam go w osi X o 10 stopni. Lekko skaluję, no gdzieś tak powiedzmy. Podnoszę do góry, żeby zatrzymał się gdzieś na wysokości osi X. No i teraz w widoku od brzegu, od prawej strony, lekko go przeskaluję, no na przykład tak, żeby uzyskać zarys kółek. I teraz to, co robię z tym kółkiem, oczywiście będzie natychmiast odbijane, tak jak widać na tym duchowym, ghostowym elemencie. No i teraz dostaję jedno kółko. Jeżeli przesunę je wzdłuż osi X, dostaję 4 kółka. I to jest bardzo szybka, wygodna metoda pracy, no, która pozwala uniknąć, generalnie rzecz biorąc, nadmiernego wysiłku podczas modelowania. A co ważniejsze, pozwala mi zachować idealne podobieństwo, czy też dokładność pomiędzy wszystkimi obiektami, które są na scenie. No i mój gorgonik jest prawie że gotowy. Z tym, że warto byłoby te kółka jeszcze trochę poprawić. A więc przejdę do trybu krawędzi. Zaznaczę okrąg. Za pomocą kombinacji Ctrl z plusem na klawiaturze numerycznej zaznaczę wszystkie krawędzie.
które są połączone z tym moim okręgiem, a więc zaznaczają się wszystkie, które są w środku i również te, które są na zewnątrz. I teraz zmniejszę to zaznaczenie jeden raz, tak aby pozostały zaznaczone tylko wewnętrzne krawędzie. To jest taki trik. Teraz klikając Shiftem, Altem i prawym klawiszem myszy na okrąg, odznaczam ten okrąg, powodując, że zaznaczyły mi się teraz tylko same krawędzie w środku. Bardzo przydatna kombinacja. No i cóż, te krawędzie podzielę, aby wstawić szybko do środka jeszcze jedno takie wytłoczone kółko, tak jak to jest w rzeczywistych kołach pociągowych. Liczba podziałów niech będzie 2. Przełącza się do trybu ścian, zaznaczę sobie pętlę ze ścian i wyekstruduję wzdłuż osi od razu, tak jak powinno to być zrobione. No mniej więcej tak. I od razu mam wszystkie 4 kółka zrobione. Błyskawicznie. Wszystko dzięki modyfikatorowi Mirror. Mirror ma poza tym jeszcze jedną przyjemną cechę, która polega na tym, że jeżeli mam już coś rzeczywiście zmirrorowane, tak jak teraz ta 1/4 wagonika i to coś odsunę, to w tym momencie mój wagonik jest rozdzielony. To dlatego, że ta moja część jest niewielkich rozmiarów i odsunąłem ją od środka bryły. Mirrorowanie zachodzi zawsze wzdłuż, czy też według środka bryły. No więc można uniknąć takiego efektu i spowodować, żeby te ściany były sklejone ze sobą na osi symetrii poprzez włączenie opcji clipping. Teraz jak włączę clipping, przybliżę do siebie dwie części wagonika, a następnie puszczę modyfikator i znowuż je spróbuję odsunąć. W tym momencie one będą się już sklejały. Ustawię swój wagon gdzieś na takiej pozycji. Może być też troszeczkę szerszy. Niedużo. Ok. Tak mógłby wyglądać wagonik, który pracuje, dajmy na to, w jakiejś kopalni. Mirror ma jeszcze kilka innych ciekawych cech. Na przykład może odbijać wzdłuż osi Z. No, nie jest to w tym momencie konieczne, ale gdybym chciał wyrenderować wagonik na lustrze, to jest to jeden ze sposobów zrobienia takiego idealnego lustrzanego odbicia. W tym momencie nie potrzebuję mirrorować w osi Z. Natomiast istnieje jeszcze opcja Merge, która czasami jest ważna. Otóż czasami dochodzi do tego, że wierzchołki, które są odbite, czyli na przykład wierzchołek znajdujący się w tym miejscu, znajduje się w tym samym miejscu po odbiciu, no ponieważ jest to na osi symetrii. W związku z tym opcja Merge powoduje, że takie powtórzone wierzchołki będą usunięte. I usuwanie zachodzi z limitem podanym przez Merge Limit. Jest to podobne troszeczkę do opcji Remove Double, z tym, że tutaj dzieje się automatycznie. Jeszcze jedną fajną rzeczą jest to, że można mirrorować czy też odbijać fragmenty bryły według nie tylko środka, ale jakiegoś innego obiektu. Wstawmy sobie na scenę na przykład mały, no niech to będzie mała kulka Icosphere, pomniejszę ją troszeczkę, żeby ją było trochę widać. I teraz wróćmy do tego obiektu i ustawimy Mirror Object jako Icosphere. W tym momencie pozornie nic się nie zmieniło. Wyłączę jeszcze clipping, aby było widać jakąś ewentualną różnicę i teraz proszę zobaczyć, położenie mojego mesza zależy od tej Mirror Sphere, ale gdybym tylko to Mirror Sphere przesunął, wtedy również będę mógł zmieniać położenie odbitych części. Co ciekawe, to odbicie zachodzi również przy obrotach, a więc mogę odbić pod kątem prostym coś. Rzecz, która normalnie w naturze jest niemożliwa. Teraz oś symetrii znajduje się na linii będącej pomiędzy tymi dwiema częściami wagonu, no i ona przebiega pod kątem 45 stopni. Także ten obrót, który jest nałożony na tą kulkę, to jest właśnie 45 stopni. Włączę może narzędzia, żeby to pokazać. Proszę zobaczyć, w osi Y została ona obrócona 45 stopni. Dlatego mam takie ładne odbicie tego typu. Ok, mogę jeszcze spróbować ją przekręcić w osi X o jakiś niewielki kąt, spowodować na przykład coś takiego. No i mam teraz całkiem rozwalony wagonik, który do niczego się nie nadaje. Ale opcja Mirror działa i jest to bardzo taki sprytny, efektowny sposób na zrobienie jakichś tam zdeformowanych geometrii. A trzeba pamiętać, że robię za każdym razem tylko 1/4 roboty, czasami nawet 1/8. Ok, to był Mirror. Dziękuję za uwagę.